Zrzuć nadmiar kilogramów i pozbądź się chrapania. Chrapanie to nic innego jak efekt akustyczny wytworzony poprzez wibracje podniebienia miękkiego na skutek zwężenia dróg oddechowych. Zjawisko to stanowi zarówno problem dla otoczenia, jak i osoby nim dotkniętej. Główne przyczyny chrapania. W dużej mierze jest to nadwaga. Otóż tkanka tłuszczową umiejscowiona w górnych rejonach ciała uciska drogi oddechowe, zmniejszając objętość klatki piersiowej, co zwiększa opór dróg oddechowych i utrudnia oddychanie. Niedrożność nosa, infekcje, katar, czy krzywe przegrody nosowe mogą sprzyjać chrapaniu. Dlatego zaleca się spać z głową ułożoną względem podłoża pod kątem 30 stopni. Alkohol daną używka powoduje, iż mięśnie otaczające gardło środkowe rozluźniają się, a język opada ku tyłowi, co utrudnia oddychanie. Papierosy, dym tytoniowy podrażnia gardło, co może powodować stany zapalne, prowadzące do zwężenia dróg oddechowych. Przerost migdałka podniebiennego główna przyczyna chrapania u dzieci. Skutki chrapania. Podstawowym skutkiem ubocznym chrapania może być niewyspanie oraz przemęczenie. Jest to spowodowane gorszym dotlenieniem tkanek ciała. Jeśli dodatkowo jesteśmy sportowcami, to problem nabiera głębszego znaczenia, ponieważ nasze procesy regeneracyjne ulegają osłabieniu. Należy też zaznaczyć, iż przewlekłe zmęczenie może prowadzić do depresji, bólów głowy, czy problemów z koncentracją. Największym jednak zagrożeniem jest możliwość wystąpienia bezdeczu sennego, który polega na zatrzymaniu oddechu podczas snu powyżej 10 sekund. Bezdek może prowadzić do zmian czynności naczyń krwionośnych, a w rezultacie do niedokrwienia serca. Sposoby pozbycia się chrapania. Obniżenie masy tłuszczowej ciała. Spanie na boku. Unikanie używek, alkohol, papierosy. Używanie preparatu ułatwiającego oddychanie. Unikanie obszernych poduszek, a korzystanie z jaźków, które zapobiegają zginaniu osi szyi. Leczenie infekcji. Jeżeli powyższe metody nie pomogły, to należy udać się do odpowiedniego specjalisty.